Mariusz z tą obecności stwierdzam kworum na dzisiejszej sesji. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej sesji. Otwieram 29. sesję Rady Dziennej 18 Nowaków na 6 kadencji, zwołaną na poniedziałek 18 lutego 2013 roku na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy, czyli osiedle centrum Bebrok 6. Wszyscy z Państwa otrzymaliście zawiadomienie o zwołanej sesji, jak i również załączony porządek obrad. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego punktu, zatwierdzenie porządku obrad. Bardzo proszę, czy są jakieś, nie ma wniosków do porządku obrad. Ja, proszę Państwa, mamy wniosek do porządku obrad w sprawie wniesienia dodatkowych druków. Druk nr 24 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Druk nr 25 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Druk nr 26 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. I druk nr 27 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalnego. Mamy, proszę Państwa, 27 druków. Porządek obrad kończy się Państwu na druku nr 23. Bardzo proszę, będziemy teraz, proszę Państwa, wprowadzać każdy z druków pod obrady. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem pod porządek obrad projektu uchwały na druku nr 24? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła ten druk pod porządek obrad. Proszę Państwa, projekt uchwały na druku nr 25. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, projekt uchwały na druku nr 26. Wprowadzenie do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały na druku nr 27. Również wprowadzenie do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że przyjęliśmy wszystkie cztery projekty uchwał do porządku obrad, czyli mamy dzisiaj na sesji w punkcie czwartym, 27 projektów uchwał. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania przyjęcia całego porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła porządek 29 sesji. Proszę Państwa, przejdźmy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 28 sesji. Nie wpłynęły żadne uwagi. Protokół został tym samym przyjęty. Proszę Państwa, bardzo proszę, chciałbym teraz udzielić głosu panu inżynierowi Sienkiewiczowi, który chciałbym zabrać głos i tutaj nas poinformować o sprawach dotyczących ważnych dla naszej dzielnicy. Bardzo proszę. Nazywam się Sienkiewicz. Przez 40 lat pracy w bucie, co najmniej dwa razy dziennie przejeżdżam przez pracę prawną. I widziałem różne przypadki, jakie były na skutek umownego rozwiązania placu. O plac nie jest odbiciem południowej strony. Po południowej stronie są dwie jezdnie, wszystko jest w porządku. Po tej stronie północnej brakuje jednego odcinka połączenia rejestrowności zaleją Andersa. I samochody, autobusy, wszystkie ruszy naokoło muszą objeżdżać plac stoną dwa razy na światło. Szczególnie przy samym kierunku Krakowa, pasowy stał, a samochód ciężarowy czy autobus, nie wiem, kopcą, proszę nam ludzi. Złożyłem taką propozycję 22 lat temu. Niestety ona nie doszła do realizacji, gdyż ona wymagała zatrzymania na 3 do 5 dni wyłączenia trasy centralnego do przebudowy, takiej przebudowy. Ale w tej chwili jest okazja jedyna, niepowtarzalna w Polsce,
gdzie będzie przebudowa właśnie torowiska placentalne i niedużym kosztem, bez innych utrudnień, można wprowadzić to połączenie. Ale jest 11 Landersa i wtedy samochody, autobusy od razu nie normalnie, a nie kręcić się naokoło tego placu. I przy okazji dwa, że nie chciano, powiedzmy, wyłączyć na taki okres, bo to było po macoszymu traktowane. Ja mieszkam w Krakowie, ale cały czas pracowałem w Łodzi. Widziałem różne sytuacje. Pernoga traktowano butę i tyle. A teraz jest okazja, żeby coś miasto Kraków pokazało, że uznaje tą butę za swoją dzielnicę. I równocześnie podsunąłem też pozycję, żeby zrobić małe przejście w centrum D pod jezdnią na ten przystanek główny w kierunku Krakowa. No i teraz jest taka, czerwone światło, autobusy stoją, chwilę ruszają, jest tramwaj w kierunku Krakowa. No to szczególnie młodzi od razu przylatują przed samochodami, no bo tramwaj do Krakowa ucieka. To nie jest luksus, to jest wymóg bezpieczeństwa. W takim punkcie, to jest główny przystanek przy placu centralnym, to jest osiedle D, malutkie przejście, żeby bezpiecznie mogli przechodzić na ten przystanek. Tak dalej. Te dwie sprawy chciałbym do Państwa zaapelować, żeby żądać w tej chwili od ZIKIT-u, żeby coś zrobił dla buty. Proszę Państwa, w związku z tym remontem torowiska, dzielnica druga, w której mieszkam, walczy dużo i za dużo. Ja nawet oporwałem o swojej dzielnicy, by powiedzieć, dlaczego popieram, buduję z nią ulicę Mowińską. Ja powiedziałem, bo jest dzielnica od tych 200-300 tysięcy nowohuta i musi mieć właściwie 20 lat, a nie luksusowe jeden pas ruchu tylko i ciągi spacerowe i tak dalej. Trudno. Jest buta, jest dzielnica, trzeba jej zapewnić ten dojazd. Jestem mieszkańcem dzielnicy drugiej. Jestem, ale patrzę trochę szerzej, nie tylko na swoje dzielnice, tylko na to, co widzę nieprawidłowości w mieście. A jeszcze nie muszę mi pozwala rozwiązywać protesty, ale to staram się właśnie tego. I szczerze do Państwa, żebyście wystąpili mocno do ZIKIT-u, tym bardziej, że krętasto było. Bo jak teraz przypomniałem, przed rozpoczęciem tego remontu przypomniałem, że jest do realizacji zadania, to obudzili się gdzie, kiedy, jak. To pozwolę sobie przypomnieć Państwu, złożę artykuł z głosem na wójty z 1958 roku. To rozwiązanie pokazałem. To wtedy będzie, to pieniędzy nie ma w tej chwili, proszę Państwa. Pieniędzy jest wystarczająco, a nawet za dużo na ten remont. Tylko niewłaściwą metodą miasto postępuje. Zleciło pod zamówienie, jak mówię, za projekty i wykonanie. Oddaje je w ręce niepewne. Miasto się nie nauczyło tego błędu, jaki popełniono na narodzie mugińskim, gdzie temu Turkowi tak samo zlecono, za projekty wykonać. Najgorsze projekty zrobił, no bo szuka się wtedy najtańszego wykonawcy projektów. Najgorszy materiał się stosuje po to, żeby zarobić jak najwięcej na tym, bo wtedy obowiązuje tylko umowna kwota i termin. A co się po środku dzieje, to wszystko zwala się. I tu tak samo zlecono, za projekty wykonać. I taki projekt on zaprojektował bez konsultacji. Dzielnica druga obudowa jest i żąda, żeby były konsultacje, a nie jakieś rozmówki 2-3 lata temu, gdzie nikt nie wie, co i jak będzie. Tak? I tutaj, ale walczą. Natomiast dzielnica 18, niestety przypowiedź, nie dopomina się o swoje prawa. A tym prawem właśnie powinien placu centralnego, żeby nie mówi się dużo o ochronie środowiska. Gdzie tu się robi to ochrona środowiska? To jest okazja, że pokazuje właśnie, że nie będą autobusy, samochody kopciły na ludzi stojących na przystanku. Dziękuję. Jeśli Państwo jakieś macie zapytania, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przekazuję tę sprawę na ręce pana przewodniczącego komisji planowania, bo to jest sprawa, żeby komisja sobie przypomniała te rzeczy. Pan inżynier pisze o tych sprawach już od wielu lat w tym zakresie. Ten głos Nowej Kuty to jeszcze zostaje nazwami, proszę Państwa, ulic, które są dzisiaj w Nowej Kucie. A jeżeli mogę też tak odpowiedzieć? Bardzo proszę. Dziękuję. Byłem tydzień temu
na spotkaniu informacyjnym raczej niż konsultacyjnym, gdzie ZIKI dla odcinka od przejazdu kolejowego do dawnego Hermesa, gdzie dzielnica bodajże trzecia chyba jest tam, było spotkanie właśnie z projektantami, gdzie na tym spotkaniu przedstawiono cały odcinek od ronda Mogilskiego do Portu Centralnego, ale odcinek dotyczący naszej dzielnicy był tylko mignięty, bo organizatorowi zależało, żeby przedstawić w jak największym znaczeniu odcinek ten, gdzie ludzie, mieszkańcy przyszli na to spotkanie. Oceniam, że było od 150 do 200 osób na tym spotkaniu, było bardzo możliwe. Tam problem polega na tym, że wyburzeniu będzie podlegało trochę kamienic domów starych przez włączenie ulicy Lema do Jana Pawła jako przedłużenie tak, tam jest wieczyste osiedle. I będą bardzo wysokie ekrany stawione ludziom przed nowymi budynkami na odcinku od tego skrzyżowania do policji. Tam są wystawione takie noże budyńskie, ale też i będą bardzo skomplikuje się życie w ogóle całej dzielnicy, bo to skrzyżowanie można powiedzieć, że będzie ogromne. Po kilka pasów w każdym kierunku Olema będzie dołączane się. Ponieważ byli obecni tam projektanci i można było ewentualnie dopytywać się o pewne szczegóły i takie spotkania były już w dwóch dzielnicach dotyczących tego odcinka, a ponieważ tak jest moje zdanie, ta inwestycja będzie też współfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej, to jest okazja też się upomnieć, że ewentualnie takie spotkanie u nas też powinno być, żeby ewentualnie później, jak będą jakieś problemy z charakterem zmian, bo będą zmiany i na Placu Centralnym, z tego co zauważyłem, i na Rondzie Przyrzyńskim, żeby ewentualnie już teraz można byłoby zgłosić jakieś dobre uwagi, chociaż nawet zapoznać się z tematem. Później to już będzie tak po ptokach, natomiast jest okazja, żeby ewentualnie coś w tym temacie zadziałać i dlatego tutaj wnoszę prośbę do zarządu o zorganizowanie spotkania konsultacyjno-informacyjnego w tym temacie. Dziękuję bardzo. Tutaj pan przewodniczący był na spotkaniu, na które zostaliśmy zaproszeni. To konsultacyjne, my również będziemy o takie spotkanie występowali na terenie naszej dzielnicy z mieszkańcami. Dziękuję bardzo.